Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Trwa brutalna walka z Kościołem. Dziś przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych odbyła się pikieta obywateli RP ze sprofanowanym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Episkopat Polski zachęca do modlitwy wynagradzającej. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej to dla katolików świętość, a dla polskiej kultury narodowe dziedzictwo. Wizerunek ten środowiska LGBT sprofanowały, umieszczając w miejscu aureoli Maryi i Dzieciątka Jezus barwy tęczy. Było to wydarzenie, które dotknęło wszystkich tych, którym jest tak bliski obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Każdy jest równy wobec prawa i tutaj te działania policji są absolutnie uzasadnione. Mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W poniedziałek zatrzymana została 51-letnia kobieta, która w nocy z 26 na 27 kwietnia rozklejała takie plakaty i naklejki, m.in. na koszach na śmieci i na przenośnych toaletach w Płocku w okolicy kościoła świętego Dominika. Kobieta usłyszała zarzut z artykułu 196 kodeksu karnego. Powieszenie wizerunku Matki Bożej w skandalicznych miejscach, dodatkowo zdeformowanego, nie pozostawia żadnych wątpliwości co do intencji osoby, która takiego aktu dokonała, podkreśla prawnik dr Tymoteusz Zych z Ordo Iuris. Jest to działanie intencjonalne, świadome, które po prostu służy obrazie katolików i tych rzeczy, które są dla nich święte. I w związku z tym z całą pewnością jest to działanie, które będzie naruszało normy z artykułu 196 kodeksu karnego właśnie poprzez obrazę uczuć religijnych. Profanacja obrazu Matki Bożej to również uderzenie w podstawy współczesnej tożsamości Polski i Polaków. To nie tylko kwestia wiary czy niewiary. Chodzi o fundamenty kultury i ładu, w którym żyjemy, podkreśla filozof profesor Bogusław Paś. Religia, moralność to są podstawowe elementy nie tylko naszej kultury, ale wszystkich kultur. I każdy, kto uderza w religię, w jakiejś mierze uderza w porządek moralny i stawia pod znakiem zapytania podstawy naszej cywilizacji. Jednak nic złego w przedstawieniu obrazu Matki Bożej z aureolą w barwach środowiska LGBT nie widzi były prezes NBP Marek Belka z Koalicji Europejskiej. Mnie tęcza nie obraża. Obraża mnie natomiast kneblowanie i usilne umoralnianie każdego innego. Konstytucja mówi wprost, że Polska jest dla wierzących i niewierzących, jest dla wspólnoty nas wszystkich. Dopiero co wiwatowali na cześć tej konstytucji, dziś znów ją tłamszą. Oliwy do ognia dolewa zadeklarowany homoseksualista, lider partii Wiosna Robert Biedroń. Nie dość, że pochwala sprofanowany wizerunek Matki Boskiej, fotografuje się z figurą Najświętszej, to zapowiada także usunięcie z kodeksu karnego artykułu 196. To działanie czysto polityczne, mówi prawnik dr Grzegorz Piątkowski. Widać, że jest to rzeczywiście tylko w taki złośliwy sposób próba podbicia tej gry politycznej czy podbicia sporu polityczno-społecznego w Polsce, podzielenia Polaków znowu na dwa obozy polityczne, na te dwa plemiona polityczne. Środowiska LGBT w ten sposób badają teren, na ile mogą sobie pozwolić, podkreśla konstytucjonalista profesor Jakub Stelina. Widać, że to się eskaluje, że to jest jakby taka taktyka krok po kroku zdobywania terenu, więc oczywiście no można powiedzieć, że no nic wielkiego się nie stało, nikt nikogo nie zabił, nikt nikogo nie pobił, prawda, no ale jednak w tej warstwie symbolicznej mamy tutaj do czynienia z pewną, no taką można powiedzieć, agresją. Wcześniej w Warszawie podpisana została karta LGBT+, wprowadzająca do szkół nowoczesną edukację seksualną, która wprost mówi o uczeniu dzieci masturbacji. Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej zapowiedział także, że po wprowadzeniu karty LGBT+, będzie dążył do legalizacji związków partnerskich tej samej płci, a nawet adopcji dzieci przez te pary. Temu głośno trzeba się sprzeciwiać, mówi poseł PiS Jan Mosiński. My będziemy się bronić, tak mówił prymas Wyszyński do komunistów non possumus. My dzisiaj musimy też mówić i krzyczeć głośno, nie tylko w kuluarach Sejmu, ale również na ulicach polskich miast, non possumus. Do sprawy odniosło się również Forum Żydów Polskich.
Argument, że sześciokolorowa tęcza symbolizująca ruch LGBT jest w jakiś sposób zgodna z symbolem biblijnego przymierza, siedmiokolorową tęczą, jest kłamliwy lub co najmniej błędny. Te dwie tęcze, te dwa symbole pozostają w kulturowym konflikcie. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel Andrianik prosi o modlitwę. W tej bolesnej sytuacji prosimy o modlitwę wynagradzającą Panu Bogu i Matce Najświętszej za profanację. Tymczasem profanowanie świętości zostaje bezkarne. Czy takie działania spotkają się ze stanowczą reakcją polskiej policji i prokuratury? Podczas gdy Polska liczy straty po II wojnie światowej, na aktualności nie traci temat żydowskich roszczeń. Aby zapobiec tzw. ustawie 447, propozycję ustawy zgłosił Kukiz 15. Nad swoją regulacją pracuje też rząd. Tymczasem, jak wynika z prac parlamentarnego zespołu do spraw reparacji, nazistowskie Niemcy, aby osłabić polską gospodarkę, stworzyły bank emisyjny. To tylko zwiększa do dziś niespłacone długi. Straty materialne, kulturowe i osobowe w czasie II wojny światowej to nie jedyne skutki napaści Niemiec na Polskę. Polscy obywatele musieli utrzymywać swoich najeźdźców okupantów, podkreśla Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw reparacji. Ciężar utrzymania tej administracji niemieckiej, machiny niemieckiej wojennej spadał na barki polskiego społeczeństwa. Musimy pamiętać, że za niedostarczenie na przykład kontyngentu przez rolnika krowy, czy spożycie jej na własne potrzeby, karano śmiercią. Na terenie ziem polskich działalność okupacyjną prowadził bank emisyjny w Polsce, pełniący funkcję Banku Centralnego Generalnego Gubernatorstwa. Bank wyemitował nowe bilety pieniężne, które teoretycznie miały zastąpić te funkcjonujące do wybuchu wojny, mówi profesor Mirosław Kusek z Uniwersytetu Łódzkiego. Nie wymieniając całkowicie tych, które funkcjonowały wcześniej, i tu już był drenaż, że społeczeństwo polskie w 90% zostało z tymi pieniędzmi, które stały się bezwartościowe przed wybuchu II wojny światowej. Następnie bank emisyjny realizował cele armii niemieckiej, przekazując im pieniądze w zamian za czeki żołnierzy Wehrmachtu. Za te czeki państwo polskie do dnia dzisiejszego nie otrzymało pieniędzy. Na posiedzeniu nie padła konkretna kwota. Jej wartość podana zostanie dopiero w raporcie końcowym. W przyszłym tygodniu zespół może podsumować swoje prace. Zdecydowaną większość strat, które jesteśmy w stanie oszacować, żeśmy oszacowali. I myślę, że warto to zaprezentować opinii publicznej i w Polsce, i na świecie, ponieważ no jest duże zainteresowanie pracami naszego zespołu. Polska jako największa ofiara II wojny światowej nie otrzymała zadośćuczynienia. To wynik okupacji sowieckiej w naszym kraju, mówi historyk Piotr Sutowicz. Już w roku 1953 Bierut zrzekł się właściwie tych odszkodowań. Tam były bardzo takie wymijające twierdzenia, że część odszkodowań, które Niemcy wypłaciły Związkowi Radzieckiemu, będą przeznaczone Polsce, co oczywiście nigdy miejsca nie miało. Nigdy jednak polski rząd oficjalnie takiego zrzeczenia odszkodowań i reparacji nie podpisał. Odszkodowań nigdy nie zrzekła się także Grecja, która teraz od Niemiec będzie domagać się przynajmniej 290 miliardów euro. Polska musi za to odnosić się do roszczeń środowisk żydowskich. Amerykańska ustawa 447 nakłada na Departament Stanu USA obowiązek presji dyplomatycznej na rządy innych państw w celu zwrotu mienia bezspadkowego lub wypłaty rekompensat za mienie pozostawione po II wojnie światowej organizacjom żydowskim. Polska ma zapłacić 300 miliardów dolarów. To są kwoty, jakie padają ze strony Światowej Organizacji Żydowskiej do spraw restytucji mienia. Zaznacza Robert Winnicki z Ruchu Narodowego. Jakimkolwiek wypłatom roszczeń sprzeciwiają się polskie władze, mówi Piotr Szubarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Najważniejsze osoby w państwie powiedziały głośno, wyraźnie, jednoznacznie, że Polska nie ma nic do oddania, że Polska nie jest w związku z II wojną światową niczego nikomu winna. Tymczasem Kukiz 15 złożył projekt uchwały anty-447, która ma przeciwdziałać takim roszczeniom. Zakłada zakaz pokrywania tego typu roszczeń i każdy funkcjonariusz państwa polskiego, przedstawiciel za granicą, ma obowiązek to komunikować, jeżeli takie sytuacje się pojawiają. Ta ustawa przewiduje pomoc dla osób, wobec których skierowane byłyby takie roszczenia.
Końcowy raport zespołu do spraw reparacji może zostać upubliczniony 1 września w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W drugiej połowie maja przy okazji wyborów kolejne grupy chcą wychodzić na ulice. Swoje niezadowolenie manifestować mają niepełnosprawni i ich opiekunowie, fizjoterapeuci, a także pracownicy wymiaru sprawiedliwości. 3 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w Warszawie ma się odbyć protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Taką zapowiedź złożyła organizatorka protestu z 2018 roku w Sejmie, Iwona Hartwig. Protestować mają także fizjoterapeuci, którzy chcą, aby ich pensje wzrosły o 1600 zł, czyli o 100%. Obecne pensje nazywają głodowymi i do głodówki pod koniec maja się przygotowują, mówi Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. 1600-1800 postulatów. Studiach z 5-letnim stażem fizjoterapeuta zarabia. 80% osób w systemie państwowym tyle zarabia. Oprócz tego chcą szkoleń, adekwatnej wyceny świadczeń, lepszego dostępu pacjenta do fizjoterapeuty. Protest głodowy poprzedzi protest włoski. Jest to protest włoski. Odpowiednie wykonywanie danych procedur, spowolnienie celowe lub mniej celowe, edukowanie pacjenta, jaką rolę w systemie odgrywa fizjoterapeuta. Protest rozpoczęli już za to pracownicy wymiaru sprawiedliwości, którzy przed resortem bezterminowo rozbili miasteczko. Nie mamy prawa do strajku. Osoby, które będą na razie do odwołania w miasteczku przebywać, są na swoich urlopach wypoczynkowych. Mówi Edyta Odyjas z NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i przypomina, że przedstawione w marcu postulaty nie spotkały się z żadnymi propozycjami rządu. Chodzi nam o to wspólnie, żeby jeszcze w tym roku uzyskać wzrost wynagrodzenia. Nasze postulaty są niezmienne, chcemy tak jak służby mundurowe 1150 zł, 650 w tym roku. I w przyszłym roku kolejne 500 zł. Sytuacja pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wynagrodzeń jest bardzo niejasna, mówi Majka Jagielak ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. W prokuraturach rejonowych, na tych samych stanowiskach jest różnica nawet do 2000 zł. To nie może tak być. Zamiast upominać się co roku o podwyżki, chcemy, aby rozpoczęto pracę nad przygotowaną w resorcie z naszą pomocą ustawą, apeluje Iwona Nałęcz-Idzikowska ze Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej. Nasza ustawa gwarantowałaby nam to, jeżeli Sejm by jeszcze w tym roku i w maju przede wszystkim wdrożył pracę nad naszą ustawą. Ci ludzie pracują ciężko i powinni zarabiać znacznie więcej. W tej chwili mamy jednak takie możliwości budżetowe, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Za czasów rządów Platformy ta grupa przez parę dobrych lat dostała zero. Zero miała podwyżek. Za naszych rządów średnio ta grupa otrzymała 700 zł podwyżki. No, ktoś może powiedzieć, no ja uważam, że powinni zarabiać więcej, ale daliśmy znacznie więcej niż poprzednicy. No coś zawsze trzeba do czegoś porównać. Czy organizowane w ostatnich dniach kampanii do Parlamentu Europejskiego protesty wpłyną na decyzję wyborców? Myślę, że wyborcy nie będą kierowali się protestami czy tymi, tym, co zobaczą w telewizorze, tylko tak naprawdę tym, co dla nich zrobiono przez te ostatnie lata. A te wszystkie programy, które zostały uruchomione, przecież dotyczyły tego, żeby życie w Polsce było na coraz lepszym poziomie i to będzie brane pod uwagę. Podkreśla Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego i zauważa, że choć większość żądań ma uzasadniony charakter, to jednak organizowanie protestów na kilka dni przed wyborami ma oczywisty wydźwięk presji politycznej. Ustawa o rozszerzeniu programu 500+ na pierwsze dziecko trafiła do Senatu. Nabór wniosków ma ruszyć od 1 lipca. Zapowiedź 500 zł na każde dziecko padła już 4 lata temu. Po wygranych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość wdrożyła program, ale świadczenie przysługiwało dopiero od drugiego dziecka w rodzinie. Teraz przed wyborami europarlamentarnymi rząd wraca do pierwotnego pomysłu nad rozszerzeniem programu, debatował dziś Senat. Rozszerzenie tego programu jest bardzo dobrze przyjęte przez polskie rodziny.
z jednej strony poprawią w zdecydowany sposób też jeszcze w dalszym ciągu sytuację materialną tych rodzin, które nie były objęte programem, ale też ten drugi czynnik, o którym mówimy, czyli poprawę wskaźniku dzietności. Mamy nadzieję, że też to będzie w następnych latach skutkowało pozytywnie. Mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Senator Jan Rulewski przekonywał, że program niepotrzebnie kierowany jest także do najbogatszych Polaków. Zamiast do nich podwójne środki mogłyby trafić do dzieci niepełnosprawnych. Chodzi o to, żeby czasowo zawiesić świadczenia dla tych środowisk rodzinnych, których są dzieci, a których dochód miesięczny wynosi co najmniej 17 tysięcy złotych. Zmiana miałaby funkcjonować 2 lata, aż inne programy społeczno-solidarnościowe, takie jak na przykład Dostępność Plus, zostaną w pełni zrealizowane. Senator Jan Maria Jackowski z PiS wskazywał natomiast na główny cel programu 500+. Często mieliśmy do czynienia z sytuacją, że wiele działań edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, takich prorozwojowych, wyjazdowych w rodzinach nie mógł być realizowany ze względu właśnie na brak środków finansowych. Natomiast ten program niewątpliwie sprzyja tutaj polepszeniu pracy nad wychowaniem dzieci i młodzieży. Według nowelizacji prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 roku życia. Wnioski o przyznanie środków będzie można składać od 1 lipca. Polska przechodzi drogę od państwa peryferyjnego w stronę państwa podmiotowego. Dziś o sukcesie gospodarczym decydują zdolności regulacyjne, mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie debaty pod hasłem Zwrotnice modernizacji. Premier Mateusz Morawiecki postawił diagnozę, że po roku 89 Polska była podbijana przez zachodnie koncerny. Mimo dobrego wzrostu gospodarczego rosło też uzależnienie od zagranicznego kapitału. Dlatego działania musiał podjąć rząd. Startowaliśmy z poziomu około 65% ujemnej międzynarodowej pozycji walutowej netto. Dzisiaj to jest 55-56% ujemnej, czyli idziemy we właściwym kierunku. Pojawia się szereg problemów, na które rząd wciąż musi szukać odpowiedzi. To m.in. gwałtowny przyrost nierówności. W ostatnich latach, jak mówił premier, 99% dodatkowej wartości zbudowanej w gospodarce idzie do 1-2% najbogatszych firm i ludzi. Brak polityki wsparcia ze strony państwa w odpowiednich obszarach prowadził do głębokiej degeneracji wielu obszarów życia publicznego, społecznego, gospodarczego w Polsce. Z takim problemem zmagała się Polska, która, jak wskazywał premier, przeskoczyła ze skrajności w skrajność, pozostawiając obywateli samym sobie. Winą za utraconą szansę Mateusz Morawiecki obarczał poprzedników i tłumaczył, że dziś właśnie ze względu na ciągle widoczną różnicę między Polską a Zachodem nie może być mowy o wprowadzeniu euro. Złoty leży w naszym interesie, mówił premier. My utrzymujemy tę zwrotnicę naszej modernizacji i uważamy, że ona jest bardzo potrzebna, bo w latach kryzysu daje nam możliwość reagowania we właściwy sposób. Premier tłumaczył, że o sukcesie gospodarczym coraz częściej decydują zdolności regulacyjne. Spory wpływ ma tutaj, zwłaszcza w obszarze gospodarczym, Bruksela, ale poważne zadanie także przed Polską. Wielkim zadaniem państwa podmiotowego, państwa, które przestawia zwrotnicę modernizacji na długofalowy rozwój w interesie swoich obywateli, jest czuwanie nad jakością regulacji. Poprzez regulacje państwo może stymulować innowacje, ale też budować otoczenie prawne, korzystne zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców. My przechodzimy z państwa peryferyjnego w kierunku państwa podmiotowego. Choć przeszkód, jak mówił premier, jest sporo. Także w samej Unii Europejskiej, która, aby chronić interesy Zachodu, w tym Niemiec i Francji, uderza we wspólny rynek i swobodę przepływu usług, dodał Mateusz Morawiecki. W tym wydaniu to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla państwa. Na kolejne zapraszam po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia.